kilka sekund damy dla osób, które się spóźnią, a dajcie mi w międzyczasie znać, czy was słychać, nas słychać, czy mnie widać, słychać, czy wszystko w porządku. Dosłownie minutka, dwie na osoby, które jeszcze dochodzą. Dzień dobry, tak. Bardzo się cieszę, że nas słychać. Jak ktoś ma problem, to prośba szybko o informację. To w międzyczasie dajcie jeszcze znać, jaka dzisiaj pogoda i skąd jesteście. Tak, żeby rozgrzać się trochę. Mam nadzieję, że macie wszyscy świeży umysły po pracy, bo będzie się działo. Słychać, widać, super pogoda. U mnie też, ciepło, Słupsk, och, Giżycko. Słychać, widać. Bardzo się cieszę. Dosłownie minutka jeszcze, żredu w ciepło. Super. O, w Białymstoku deszczowo. Krosno, Krosno. O, dwie osoby z Krosna. Super. Dobrze. Myślę, że powoli możemy zaczynać, żeby nie przedłużać wstępu, a szybciej przejść do druku 3D, czyli do tego, po co tu przyszliście i po co to robimy. Dziś widzimy się na webinarze, który będzie trwał aż 1,5 godziny. Jest to taki trochę dłuższy webinar z częścią warsztatową, żebyśmy mogli wam dokładnie przedstawić druk 3D i możliwości wykorzystania go na zajęciach. Przez komórkę nie słychać jeszcze tylko, a może to kwestia słuchawek? Mam nadzieję, że tak, bo niestety nie będę w stanie inaczej pomóc. Ale wracając dzisiaj, tak, ja się nazywam Karina Janus, pracuję w TechSoup Polska. Jest to fundacja działająca dla innych fundacji i stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, szeroko pojętych. Biblioteki, muzea, to wszystko też wchodzi w ten zakres. I my pomagamy w transformacji technologicznej organizacjom pozarządowym i promujemy ideę po prostu technologii. Również dla edukacji. Naszym gościem dzisiaj i prowadzącym będzie Paweł Wysocki z firmy Skillware, przepraszam. Bardzo witam cię, Pawle. Bardzo się cieszę, że dołączysz dzisiaj i podzielisz się z nami naszą wiedzą o tym, o druku 3D. Zanim jakby dam przejść do głosu Pawłowi. Na szybko wam tylko powiem, co się będzie działo, tak bardzo pokrótce, bo na pewno Paweł powie dokładniej. Dzisiaj na początku się właśnie poznajemy, za chwilę powiem takie szybkie zasady spotkania, a później przejdziemy przez cały druk 3D, od procesu, jak projektować, jakie materiały potrzebujemy, skąd brać modele do druku i opowiemy o możliwościach wykorzystania druku 3D w edukacji. Na samym końcu będzie mniej więcej niecałe jakieś 20 minut czasu na sesję Q&A, więc też śmiało zadawajcie pytania na czacie. Jeśli w danym momencie nie będziemy w stanie odpisać albo Paweł nie odpowie, to i tak na samym końcu jeszcze wrócimy do tych pytań, więc śmiało je piszcie. Tak, spotkanie jest nagrywane. Jutro zostanie opublikowane na naszym YouTubie TechSoup Polska na kanale, ale też uczestnicy dostaną jutro maila z informacją, że właśnie został opublikowany, z linkiem, z materiałami, więc na spokojnie będziecie mogli do tego zajrzeć. I z mojej strony to już jest wszystko, więc ja tutaj już pozwolę szaleć Pawłowi. Cześć, Paweł. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo, Karina, za przedstawienie. Też bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę z wami być i podzielić się z wami moją wiedzą na temat druku 3D i na temat jakichś pomysłów, w jaki sposób ten druk 3D właściwie na lekcjach można wykorzystać. I ogólnie chciałem wam opowiedzieć, tylko wyświetlę prezentację, chciałem wam opowiedzieć, jak ten druk wykorzystać, jak do niego podejść. I w pierwszej kolejności zadajmy sobie bardzo ważne pytanie, myślę, od którego warto zacząć rozmowę o drukiem 3D. Od czego to się zaczęło? Dlaczego ten druk 3D teraz jest na porządku dziennym? Dlaczego teraz jest wykorzystywany tak na szeroką skalę?
Słuchajcie, druk 3D to jest tak naprawdę technologia, która pozwala nam stworzyć jakiś przedmiot. I z taką technologią związaną z tworzeniem różnych przedmiotów, różnych narzędzi, mamy do czynienia już naprawdę od setek, jak i nie od tysięcy lat. Wytwarzanie rzeczy z brązu, wytwarzanie rzeczy z kamienia, to też była właśnie technologia, która pozwalała nam stworzyć coś z jakiegoś innego materiału. Przy czym, żeby stworzyć, załóżmy jakąś broń z brązu albo jakąś rzeźbę, potrzebujemy do tego specjalnych zdolności, potrzebujemy do tego bardzo dużo czasu i potrzebujemy do tego przede wszystkim cierpliwości. W przypadku druku 3D jest trochę inaczej. Druk 3D pozwala nam na stworzenie przeróżnej formy przedmiotów, czy to jakichś gadżetów, czy to pomocy edukacyjnych, czy też przedmiotów ułatwiających życie w bardzo prosty sposób. Bo do tego, żeby stworzyć coś na drukarce 3D, my nie potrzebujemy specjalnych umiejętności. Wystarczy w najprostszej formie znaleźć jakiś model 3D, wydrukować go na drukarce. Tyle. Nie musimy znać się na tym całym procesie, nie musimy nawet modelować tego przedmiotu, który chcemy wydrukować. Ale co do modelowania, to dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem stworzyli pierwszy, może dla niektórych pierwszy, może kolejny model 3D. Zanim przejdę dalej, to mam do Was pytanie. Czy ktoś z Was kiedykolwiek tworzył własne modele 3D w programie, który nazywa się Tinkercad? I czy ten program jest w ogóle Wam znany? Jakbyście na czacie odpisali, to byłoby ekstra. Super. Nie, nie. Tutaj Pan wie, o, mamy kilka osób, które korzystały z Tinkercada, które znają, ale myślę, że jak powiem, że zdecydowana większość osób, które odpisały na czacie, nie korzystała z Tinkercada, to będzie prawda. Słuchajcie, dzisiaj w tym programie postaramy się stworzyć pierwszy model, który później na drukarce wydrukować będziecie mogli. O wszystkim Wam opowiem, tylko teraz druk 3D od podstaw. Słuchajcie, technologia związana z drukiem 3D i proces powstawania modeli 3D z użyciem drukarki, którą prawdopodobnie macie w szkole, polega na tym, że filament, czyli materiał, z którego jest tworzony model, jest podgrzewany w odpowiednim miejscu w drukarce, w głowicy drukującej. Następnie jest rozprowadzany w odpowiedni sposób na stole, na którym ten wydruk powstaje. No i w zależności od tego, jaki mamy rodzaj drukarki, to albo stół będzie nam się obniżał, albo głowica drukująca będzie nam się podnosiła, żeby ten wydruk został stworzony warstwowo. Bo tak naprawdę jedną z technologii druku 3D jest tworzenie wydruków właśnie warstwowo. Także warstwa po warstwie ten materiał jest nakładany i jest formowany w odpowiedni kształt, który później możemy po zakończeniu pracy zdjąć. Jeżeli chodzi o materiały, z których możemy drukować, to ogólną nazwą tych materiałów są filamenty. I filamentów jest naprawdę wiele rodzajów. To nie jest tak, że możemy drukować tylko z jednego materiału, koniec. Druk 3D daje nam naprawdę bardzo szerokie możliwości związane z rodzajami materiałów, z czego tak naprawdę najbardziej popularnym materiałem, który no jest stosunkowo prosty w drukowaniu, jest materiał o nazwie PLA. Ten materiał, słuchajcie, jest materiałem biodegradowalnym i jest prostym w użyciu materiałem z tego względu, że on nie potrzebuje stałej temperatury w komorze drukowania. Czyli jeżeli mamy drukarkę, która ma otwierane drzwiczki, to drukując z PLA możemy mieć te drzwiczki na przykład otwarte i to nie wpłynie jakoś znacząco na nasz wydruk. Więc to są modele, które są łatwe w drukowaniu, nie potrzebujemy specjalnych warunków i nie potrzebujemy żadnych substancji, które zwiększają adhezję, czyli przyczepność materiału do platformy roboczej, czyli do stołu, na którym de facto ten model powstaje. Więc dlatego ten materiał jest najczęściej wykorzystywany. Pomimo tych zalet tego materiału, no słuchajcie, też jest jeden minus, jedna wada. Mianowicie te materiały nie są odporne na wysoką temperaturę, której będą używane. Więc jeżeli na przykład chcielibyśmy zrobić kubek na herbatę, no to w tak wysokiej temperaturze ten kubek zdeformowałby nam się. Bo to jest już temperatura, w której ten materiał PLA i modele zrobione z materiału PLA będą plastyczne. Miałem sytuację, w której przewoziłem modele zrobione właśnie z PLA samochodem. I w samochodzie latem, w słoneczny, ciepły dzień,
Zostawiłem te modele w aucie, wyszedłem i jak wróciłem po kilku godzinach, to widziałem, że te modele zrobiły się delikatnie plastyczne i zaczynały się delikatnie wyginać. To nie było zauważalne, tak, że od razu widać było, że coś jest nie tak, tylko rzeczywiście wpływały na takie drobne szczegóły tych modeli. Więc to jest ewidentny minus tego materiału, co nie zmienia faktu, że jest to najbardziej polecany i najczęściej używany materiał przy pracy na przykład w szkole, czy też przy drukowaniu takich prostych elementów w zaciszu domowym. Kolejny materiał, równie popularny, który jest zdecydowanie bardziej wytrzymałym materiałem, jest to materiał ABS. ABS z kolei jest trochę trudniejszym materiałem w użyciu. Dodatkowo jego wadą jest to, że w trakcie drukowania, czyli w trakcie roztopienia tego materiału w temperaturze, która sięga rzędu 240 mniej więcej stopni, wydzielane są drażniące opary, które czuć, których lepiej się pozbyć, używając pochłaniacza oparów w drukarce. Więc to jest minus tego materiału. Dodatkowo jest on trochę trudniejszy w wydruku. W sensie tam trzeba zachować stałą temperaturę w komorze drukowania, trzeba pilnować tego i częściej, jeżeli model ma się nie udać, to częściej nie uda się model drukowany z ABS-u niż z PLA. Więc takie właśnie są tutaj różnice. A plusem ABS-u niewątpliwie jest to, że jest dużo, dużo bardziej wytrzymały, więc jak chcielibyśmy zrobić jakieś części, jakieś śrubki powiedzmy, to ABS do tego lepiej będzie się nadawał. Trzeci z czterech materiałów, które chciałbym omówić, to jest materiał PETG. PETG to jest klasyczny plastik, z którego na przykład pudełka na jedzenie są zrobione. No i to jest materiał, z którego też możecie w szkole śmiało drukować. To jest bezpieczny materiał, który też potrzebuje stosunkowo wysokiej temperatury, jeżeli chodzi o drukowanie, ale tutaj nie ma problemów, że szkodliwe opary będą się wytwarzały. No i tutaj ten materiał jest naprawdę wytrzymały, jest odporny na wyższą temperaturę, więc tutaj w przypadku PETG jesteśmy w stanie na przykład kubek na herbatę śmiało sobie wydrukować. Ostatni materiał, który w przeciwieństwie do tych trzech poprzednich materiałów jest materiałem, który jest elastyczny. To jest TPU. To jest materiał, w którym możemy drukować modele. Zobaczcie, tak jak tutaj na zdjęciach, takie, które będą nam się wyginały. Więc jeżeli chcielibyśmy na przykład wydrukować opony do samochodu do jakiegoś modelu, to TPU jest najlepszym przykładem zastosowania właśnie filamentu. Dodatkowo, słuchajcie, jeżeli na przykład chcielibyście w szkole wydrukować jakąś indywidualną pieczątkę, to TPU jest do tego fajnym pomysłem. Jeżeli zamodelowalibyście sobie okrągłą pieczątkę z wypukłymi napisami, to drukując taki model na TPU, maczając końcówkę tego wydruku, tego, w którym mamy już napis, moglibyśmy robić znaki z tego właśnie, co zostało napisane. Jakiś czas temu właśnie testowaliśmy to tutaj u siebie w pracy i ten materiał do tego użycia jak najbardziej też się sprawdza. Więc tutaj, tak jak mówiłem, cztery główne materiały, które polecam do drukarek, które są możliwe do wykorzystania na większości urządzeń, to PLA, ABS, PETG i TPU. Dobra. Moi drodzy, jeżeli mamy podstawowe materiały modeli, podstawowe materiały, z których możemy drukować, to teraz pytanie, skąd możemy brać modele 3D? I słuchajcie, modele 3D możecie brać z przeróżnych baz, które są w internecie. Ja bym chciał się skupić na jednej bazie, mianowicie na stronie, która nazywa się Scree Market. Scree Market, słuchajcie, jest bazą modeli, w której duży nacisk jest położony na bazę modeli edukacyjnych. I tutaj udostępnię Wam ekran. Okej, okay. Powiedzcie proszę, czy widzicie udostępniany przeze mnie ekran? To powinna być strona internetowa, Scree Market. Świetnie, dobra. Link do strony od razu na czacie Wam napiszę, też żebyście mogli, jeżeli chcecie wejść na tę stronę. Proszę bardzo. I tak, na stronie Scree Market, moi drodzy, jest kilkanaście tysięcy modeli 3D,
I tutaj one są skategoryzowane do kilku głównych kategorii. Ja bym chciał Wam pokazać zakładkę edukacja. I zobaczcie, w tej zakładce edukacja mamy naprawdę bardzo ciekawe modele w postaci puzli w kształcie mózgu. To jest bardzo fajny model, słuchajcie. Model, którym możemy wytłumaczyć zasady dynamiki Newtona. Na przykład trzecią z nich to jest wodna rakieta. I to jest stelaż, do którego możemy podpiąć butelkę, którą jeżeli włożymy balon albo dętkę od roweru, możemy w taki sposób zbudować latającą wodną rakietę. Dodatkowo jest układ słoneczny, w którym zachowana jest skala wielkości. Zwróćcie uwagę, że Słońce jest tylko fragmentem wycinka krzywizny, który no w przybliżeniu moglibyśmy to traktować jako prostą, żeby pokazać, jak ogromne jest Słońce w porównaniu do planet znajdujących się w Układzie Słonecznym. Kolejne modele, kości, elementy pokazujące na przykład, jak działa twierdzenie Pitagorasa. Zobaczcie, proste równanie stwierdzenia Pitagorasa można w obrazowy sposób pokazać, wykorzystując ten właśnie model. Mamy trzy kwadraty przystające do boków trójkąta i te oparte na przy prostokątnych, jeżeli przełożymy do tego kwadratu przystającego do przeciwprostokątnej, widzimy, że pole tych dwóch jest równe temu jednemu kwadratowi. Więc w taki sposób też można zaprezentować uczniom, jak to twierdzenie Pitagorasa działa w praktyce. Słuchajcie, tutaj w tych modelach chciałbym zwrócić uwagę na jeden z nich, mianowicie na tą nerkę. Zobaczcie, że ta nerka jest modelem kolorowym. I teraz pytanie do Was. Jak myślicie, czy na drukarkach 3D można drukować modele, które będą miały różny kolor na tym samym poziomie? Innymi słowy, czy możemy wydrukować warstwę, która będzie miała różne kolory? Jak myślicie? Nie, tak. Tutaj widzę dwie pierwsze odpowiedzi, trzy. Słuchajcie, osoba, która powiedziała nie i osoba, która powiedziała tak, macie rację. I tutaj właśnie padła odpowiedź, że pewnie zależy od drukarki. Oczywiście, jeżeli mamy drukarkę, która ma dwie głowice drukujące, to tutaj jest szansa, jest możliwość drukowania na jednym poziomie różnych kolorów. I na takiej drukarce, taką nerkę, którą widzicie tutaj, można bez problemu wydrukować. Ale w momencie, w którym mamy drukarkę, która ma jedną głowicę, a to jest zdecydowana większość drukarek, które są na rynku, taki efekt nie jest do osiągnięcia. Taki efekt można uzyskać w inny sposób. I tutaj właśnie też odwołam się do jednej odpowiedzi, że trzeba zmienić filament. Oczywiście, zmieniając filament, możemy wydrukować model kilkukolorowy, przy czym to będzie model kolorowy warstwowo. Czyli mamy jedną warstwę w jednym kolorze, zmieniamy filament i mamy drugą warstwę w drugim kolorze. Taki sposób jest jak najbardziej możliwy. W przypadku tego modelu, który tutaj widzicie, została zastosowana trochę inna technika. Technika, którą tak naprawdę mogą wykonać nawet uczniowie. Model, który został wydrukowany i zdjęty z drukarki, wyglądał w taki sposób. Zobaczcie, ta nerka była brązowa. O, chyba że ruchome elementy nerki. Tak też można byłoby zrobić. Wydrukować wszystkie elementy osobno i powkładać w nerkę. Jak najbardziej. W sposób bardzo troszeczkę trudniejszy, ale bardzo, bardzo ciekawy i można by taki efekt rzeczywiście uzyskać. Ale w tym przypadku ta nerka, która była wyjściowo cała brązowa, została po prostu pomalowana. I o tym chciałbym chwilę Wam opowiedzieć. Mianowicie każdy model, który wydrukujecie na drukarce, jesteście w stanie pomalować odpowiednimi farbami. I w przypadku materiału PLA, który podejrzewam, że w większości w szkołach macie właśnie ten materiał, można użyć farb akrylowych do tego, żeby właśnie taki efekt, jak tutaj widzicie, w przypadku tej nerki uzyskać. Najpierw warto spryskać cały model podkładem w sprayu najlepiej, podkładem akrylowym, dać mu powiedzmy te pół godziny, 40 minut, żeby on wysechł. Następnie już na tym podkładzie możemy za pomocą zwykłych pędzli pomalować model i uzyskać właśnie taki efekt, jak tutaj widzicie.
Kolejnym przykładem pomalowanego modelu są, zobaczcie, formy polodowcowe. Tutaj znowu, każda forma została odpowiednio pomalowana i efekt taki został uzyskany. Kolejny element, który znowu, kolejny model, który został pomalowany, już trochę będzie nawiązywał do naszej dalszej części dzisiejszego webinaru, to jest, zobaczcie, komórka roślinna. I tutaj komórka, widzicie, że na dole, ta dolna część jest wydrukowana na niebiesko, więc ona wyjściowo była właśnie w takim kolorze, a po pomalowaniu uzyskany został właśnie taki efekt, jak tutaj widzicie. I tak jak powiedziałem, że ten model będzie dotyczył dalszej części naszego dzisiejszego webinaru, nie bez powodu, bo dzisiejszym pomysłem na to, żebyśmy zrobili jakiś model, jest właśnie stworzenie komórki roślinnej, ale do tego za chwilę przejdziemy. Wrócę do prezentacji. I mamy, moi drodzy, widok komórki. I teraz pytanie, jak te modele 3D można wykorzystać na zajęcia? Bo zobaczcie, mamy komórkę i jednym z pomysłów jest po prostu pokazanie uczniom, że komórka roślinna wygląda w taki sposób, tak wyglądają poszczególne elementy i tyle. Ale można też podejść do tego trochę z innej strony. I teraz chciałbym wam pokazać jeszcze jedną stronę, którą już wam udostępniam. Dobra, moment. Moi drodzy, stroną, którą chciałem wam pokazać, jest strona Skewer Academy. I to jest miejsce, w którym wy jesteście w stanie znaleźć pomysły, gotowe pomysły na lekcje, które wykorzystują jakiś model 3D. I na przykład jest lekcja, która dotyczy komórki roślinnej. I jest modelowanie komórki roślinnej. I tutaj macie cały opis tej lekcji. Czyli w załączniku, takim jest scenariusz, jest dokładna informacja, jak krok po kroku taką lekcję przeprowadzić. Więc jeżeli potrzebowalibyście jakichś innych pomysłów na lekcję, to tutaj ze strony Skewer Academy też jesteście, też możecie oczywiście skorzystać i zobaczyć, jak można te modele wykorzystać. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, do części warsztatowej. I teraz w pierwszej kolejności będę was prosił, żebyście weszli na stronę tinkercad.com. Już na czacie wysyłam wam tę stronę. Jeżeli wejdziecie na tę stronę, którą teraz wam udostępniam, to dajcie znać. Jeżeli już na niej będziecie, to powiem wam, co zrobić dalej, żeby wszyscy byli w stanie bez logowania zacząć tworzyć własny projekt. Dobra. Świetnie. Dobra, moi drodzy, i teraz chciałbym, żebyście tutaj, zobaczcie, w górnej części kliknęli przycisk zaloguj się. Jak klikniecie zaloguj, to chciałbym, żebyście tutaj wybrali opcję uczniowie z kodem klasy. Dobra? Czyli jeszcze raz kliknijcie zaloguj się i tutaj z tych opcji wybierzcie opcję uczniowie z kodem klasy. I jeżeli wyświetli wam się miejsce do wpisania kodu udostępnionego przez nauczyciela, to dajcie znać. Dobra, moi drodzy, teraz na czacie piszę wam dane do logowania. Właśnie ten kod, o który tutaj jest prośba, już wam wysyłam tutaj na czacie. Wyślę wam i kod,
i nazwę użytkownika, tak żebyście mogli się dostać do dalszej części i pokażę Wam, co i jak wpisywać. Jeżeli już się zalogujecie, to poczekajcie, powiem Wam, co dalej zrobić w tamtym miejscu. Jeżeli, moi drodzy, wpiszecie ten kod i przejdziecie dalej, to tam musicie wybrać opcję dołącz jako uczestnik i nazwa tego uczestnika, nazwa osoby do zalogowania, to jest uczestnik 1, pisane wszystko małymi literami. Dobra, moi drodzy, jeżeli już uda Wam się wpisać kod zajęć i nazwę uczestnik 1 i wyświetli Wam się takie okno, jak widzicie tutaj u mnie teraz, że macie tutaj po lewej stronie nazwę uczestnik, macie zajęcia, projekty, ćwiczenia, to dajcie znać, to znaczy, że jesteście przygotowani i możemy przechodzić już do właściwej części, czyli do projektowania. Dobra. Jeżeli ktokolwiek miałby problem, to też piszcie, to będę tutaj na bieżąco też pomagał, żeby to wszystko przebiegło sprawnie, tak jak być powinno. Dobra, moi drodzy, to jeżeli mamy już zalogowanego użytkownika, to tutaj zobaczcie, po prawej stronie macie przycisk plus, nowość. Kliknijcie proszę go i wybierzcie tutaj projekt 3D. I docelowo chciałbym, żebyście uzyskali taki ekran. O, jeżeli coś takiego Wam się wyświetla, to znaczy, że już jesteście w miejscu, w którym można tworzyć modele 3D. I znowu, jeżeli będziecie już w tym miejscu, dajcie proszę znać, to zaczniemy w końcu modelować. Dobra, dla osób, którym wyświetlił się ten komunikat, zaraz podam Wam nową nazwę użytkownika, tak żebyście mogli jako inny uczestnik do tego dołączyć. Więc poczekajcie chwilę, zaraz Wam wyświetlę nazwę. Wykorzystajcie proszę ten sam kod, tylko nazwę wpiszcie uczestnik 2. Też pisane małymi literami wszystko, bez żadnych spacji i to powinno pomóc.
I dajcie proszę znać, czy to się udało. Jeśli się udało, to przejdziemy dalej. Okej, okay. To moi drodzy, jeżeli chodzi o program Tinkercad, to wyróżniamy dwa podstawowe elementy, dwa podstawowe obszary w całym programie. Mamy płaszczyznę roboczą, która jest miejscem, w którym powstaje właściwy model 3D. I na tej płaszczyźnie będziemy tworzyli naszą komórkę roślinną. Tutaj po prawej stronie, zobaczcie, są kształty, z których będziemy tę komórkę albo różne inne modele budowali. I ogólnie zasada działania jest taka, że jeżeli my sobie klikniemy na jakikolwiek kształt, na razie tego nie musicie robić, chcę tylko tutaj pokazowo wam zaprezentować, jak to działa. Klikam sobie na prostopadłościan i wyświetla mi się kształt i wybieram miejsce, gdzie chcę, żeby ten kształt się pojawił. I tutaj, jeżeli sobie zobaczcie, najadę na któryś z białych kwadratów, to wyświetla mi się liczba. I ta liczba jest niczym innym jak rozmiarem danego boku. Mogę zmieniać te rozmiary, klikając na kwadracik i zobaczcie, po prostu poszerzając te elementy, albo jeżeli sobie kliknę na kwadrat, to te wymiary mogę zmienić, wpisując odpowiednią wartość na klawiaturze. Więc jeżeli chodzi o poruszanie tych obiektów, to po prostu klikam i przytrzymując lewym przyciskiem myszy, mogę poruszać po całej płaszczyźnie tym elementem. Jeżeli chodzi o zmianę rozmiarów, to mogę po prostu przeciągać albo zapisywać rozmiary z klawiatury. Więc to jest podstawowa czynność, na której będziemy się opierali, tworząc naszą komórkę. I tak, żeby stworzyć komórkę roślinną, to takim podstawowym elementem jest ściana komórkowa. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem zaczęli od tworzenia ściany komórkowej. I nasza komórka będzie miała kształt wielościanu. Wybierzemy sobie na przykład bryłę z sześcioma ścianami. I teraz też was o to proszę. Wybierzcie tutaj po prawej stronie ten granatowy wielościan i przyciągnijcie ten kształt tutaj na płaszczyznę roboczą. I wybierzcie rozmiar tego wielościanu taki, jaki wam odpowiada. W sensie tutaj po prostu przyciągnijcie te białe kwadraciki definiujące wielkość kształtu do waszych potrzeb, do waszych chęci tworzenia tej komórki. Więc jeżeli będziecie mieli już ten kształt wyciągnięty i odpowiedni rozmiar nadany temu kształtowi, to dajcie znać, to przejdziemy do części, w której będziemy wycinali otwór, tak żeby została nam rzeczywiście sama ściana komórkowa. Dobra, dwie osoby mamy. Dobra. Okej. Moi drodzy, teraz, żebyśmy my byli w stanie wyciąć odpowiedni kształt w środku w naszym wielościanie, żeby te ściany komórkowe były, to kliknijcie proszę lewym przyciskiem myszy na ten obiekt i tutaj, jak już będziecie mieli podświetlony ten kształt, to tutaj w lewym górnym rogu, zobaczcie, jest przycisk powiel i powtórz. Czyli klikamy, żeby zaznaczyć ten kształt i w lewym górnym rogu okna klikamy na przycisk powiel i powtórz i z pozoru wydaje się, że nic się nie stało. Jednak jeżeli my sobie ten obiekt przesuniemy, to zobaczcie, że mamy dwa dokładnie takie same kształty. Jeżeli uda wam się skopiować te obiekty, to dajcie znać, to przejdziemy dalej. I zobaczcie, tutaj w trakcie tego tworzenia komórki chciałbym pokazać wam najczęściej używane funkcje i najczęściej używane przyciski, które pozwolą wam na tworzenie później własnych, bardziej skomplikowanych może modeli 3D, które też wydrukować będziecie mogli. Bo finałem dzisiejszego tworzenia będzie pokazanie, w jaki sposób przygotować plik do wydruku. Dobra. Jeżeli mamy, moi drodzy, dwa takie same kształty, to teraz fajnie by było, jakbyśmy
jeden kształt zmniejszyli. I teraz bardzo Was proszę, żebyście zmniejszyli, tutaj znowu, idealnie by było, jeżeli zachowalibyśmy proporcje. I zmniejszcie proszę boki, załóżmy o 3 mm. Te wartości, które tutaj są podane, są w milimetrach, więc jeżeli ja mam ten bok długości 85 mm, to zmieniam na 82, ten sobie zaokrąglę i zmienię na 80. Dobra, jeżeli będziecie mieli już dwa wielościany o różnych rozmiarach, to dajcie znać, to przejdziemy do czegoś, co bardzo często jest wykorzystywane właśnie w Tinkercadzie, czyli do elementu pozwalającego nam wyrównanie obiektów względem siebie. Bo teraz fajnie by było, jakbyśmy ustawili jeden wielościan i drugi wielościan tak idealnie na środku. I możemy to zrobić oczywiście ustawiając myszką, ale nigdy nie będzie to zrobione idealnie. Inaczej musimy się bardzo postarać, żeby idealnie było to zrobione, bo jest to oczywiście do zrobienia, ale jest to trudniejsze niż wykorzystanie gotowej funkcji. Więc jeżeli będziecie już mieli dwa wielościany o różnych rozmiarach, to też dajcie znać. Chciałbym Wam bardzo podziękować za aktywność na czacie. Naprawdę bardzo to ułatwia prowadzenie i widzę, że też rzeczywiście angażujecie się w to i o to właśnie chodzi. Dobra, to teraz moi drodzy, żeby wyrównać sobie jeden obiekt względem drugiego, to tutaj popatrzcie teraz wszyscy na to, co będę robił, żebyście mogli to dobrze powtórzyć. Zaznaczamy sobie dwa obiekty. I zobaczcie, mam tutaj informację, że dwa obiekty są zaznaczone, bo obydwa się podświetlają. I w momencie, w którym te dwa obiekty się podświetliły, tutaj na górze mam przycisk wyrównaj. Czyli jeszcze raz, zaznaczcie sobie proszę te dwa kształty i kliknijcie tutaj ten przycisk wyrównaj. Po kliknięciu wyświetlą Wam się, zobaczcie, punkty. I te punkty definiują nam, jak chcemy wyrównać te obiekty. Jeżeli klikniemy sobie tutaj, zobaczcie, na tych dolnych liniach środkowy punkt i tutaj na tej linii też środkowy punkt, to mamy idealnie wyrównane dwie bryły i to położenie jest takie, które działa, które pasuje, które chcieliśmy rzeczywiście osiągnąć. Czyli jeszcze raz, zaznaczamy, klikamy wyrównaj i wybieramy, żeby wyrównało nam się do środka to wszystko. Dobra, jeżeli to Wam się uda, czyli wyrównanie, to też dajcie znać. Jeżeli będzie problem, to dajcie też od razu znać, to będziemy go rozwiązywali na bieżąco. Świetnie. Mamy, jest. Gdzie mam wyrównanie? Panie Tomaszu, jeżeli zaznaczy Pan dwa przedmioty, to wyrównanie jest tutaj w górnej części strony. W prawym górnym rogu jest przycisk wyślij do, jest eksportuj, jest importuj. Po lewej stronie od importu jest odbicie lustrzane, a po lewej z kolei jest to wyrównanie, którego właśnie teraz użyliśmy. Dobra, mamy to. Moi drodzy, jeżeli mamy wyrównane, to teraz musimy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Musimy zamienić ten kształt na otwór. Więc kliknijcie proszę na te bryły, które macie i powinna Wam się zaznaczyć duża bryła. I tutaj zobaczcie, wyświetla się jedyna strzałka skierowana do góry. Patrzcie, zaznaczam, mam strzałkę skierowaną do góry i opuszczam sobie delikatnie ten kształt. Dobra? I opuśćcie ten większy wielościan trochę niżej, tak żeby ten mniejszy nam się odsłonił. Żebyście mogli się do niego dostać.
I jeżeli już obniżycie ten większy wielościan, to klikając na mniejszy, tutaj zmieńcie z bryły na otwór. I finalnym efektem, który chcemy uzyskać, jest coś takiego, co widać w tym momencie. Jeżeli to będziecie mieli, też dajcie proszę znać. Świetnie. Ok, super. Dobra, moi drodzy, to jeżeli mamy obniżony ten kształt, dostaliśmy się do mniejszego wielościanu i wycięliśmy otwór, to teraz zostało nam jedynie, zobaczcie, zaznaczenie, dokładnie to, co robiliście przed chwilą, zaznaczenie i kliknięcie tutaj przycisku grupuj. Przycisk grupuj jest po lewej stronie od przycisku, który wykorzystywaliście do wyrównania. Więc zgrupujcie proszę ten kształt i zobaczcie, efekt powinien być taki, że będziecie mieli wycięty kształt w postaci ściany komórkowej. Dobra. Ok. Moi drodzy, mamy zrobioną ścianę komórkową. Teraz przydałoby się, żebyśmy zrobili wypełnienie, czyli wypełnienie komórki, cytoplazmę i tutaj najlepiej użyć do tego najlepiej w tym momencie znowu skopiować sobie ten kształt, który mamy w formie ściany komórkowej. Więc kliknijcie na to i skopiujcie. Przenieście. Jeżeli macie dwie kopie tego, widzicie, to teraz ważne jest to, żeby ten obiekt, który skopiowaliście, rozgrupować. Tutaj będziemy trochę powtarzali czynności, które można by zrobić łatwiej, ale celowo to robię, żebyście się zaznajomili z tymi możliwościami, które daje Tinkercad. Więc skopiujcie sobie najpierw ten kształt, później kliknijcie na niego i po prawej stronie od przycisku grupuj jest przycisk rozgrupuj. I uzyskamy jeden kształt połączony, czyli samą ścianę komórkową, a drugi coś, co było przed zgrupowaniem ściany komórkowej. Czyli coś takiego, co teraz wam wyświetlam. Jak poruszać bazą? Czy mówiąc bazą, ma pani na myśli płaszczyznę roboczą, na której powstaje cały model? Tak. OK. To tutaj, jeżeli prawym przyciskiem myszki klikniemy i trzymając prawy przycisk myszki poruszymy nią, to całą bazą będziemy w stanie poruszać. Jeżeli natomiast naciśniemy sobie kółeczko na myszce, to możemy w taki sposób po tej planszy wędrować. Dobra. OK. Moi drodzy, i teraz robimy wypełnienie. I to wypełnienie chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sami. Mianowicie ten otwór, który jest w tym skopiowanym elemencie, przenosimy sobie na bok. Tą podstawę, która nam została, usuwamy. Tutaj przycisk jest po lewej stronie, znaczy po prawej stronie od kopiowania. Usuwamy sobie to, ten otwór zmieniamy z powrotem tutaj w tym miejscu na bryłę. Zmieńcie proszę kolor, na przykład na czerwony i zróbcie tak, żeby to wypełnienie komórki było idealnie w środku tego, co reprezentuje nam w tym przypadku ściany komórkowe. Czyli zaznaczamy, klikamy wyrównaj. I wyrównujemy, moi drodzy, tak, żeby było na środku z każdej strony. I tutaj wybieramy, żeby było na samym dole. O! Żebyście coś takiego byli w stanie uzyskać. Jeżeli coś takiego będziecie mieli, dajcie znać, to przejdziemy do modelowania kolejnego elementu komórki. Tutaj właśnie liczę na to, że spróbujecie sami wykonać te czynności, czyli wyrównanie
i zamianę z otworu na bryłę. Jak wybrać kolor? Dobre pytanie, już pokazuję. Jeżeli klikniemy sobie na jakiś element, to zobaczcie tutaj, gdzie mieliśmy do wyboru, czy to ma być bryła, czy otwór, to klikając na bryłę, wyświetlają nam się kolory, które mamy do wyboru. Więc tutaj jest dowolność, jeżeli chodzi o te kolory, które będziecie mieli do wybrania. Dobra. Jest. Świetnie. Moi drodzy, jeżeli to mamy zrobione, to teraz przychodzi czas na to, żeby to wypełnienie komórki było troszeczkę poniżej ściany komórkowej. Czyli chciałbym, żebyście zmniejszyli wysokość tego wypełnienia, tak żeby ściany komórkowe wystawały troszeczkę ponad nasze wypełnienie. Więc tutaj znowu spróbujcie sami znaleźć ten odpowiedni kwadracik, którym będziecie w stanie obniżyć wysokość tego wypełnienia komórki, tak żebyście, zobaczcie, żeby ta ściana komórkowa była powyżej tego wypełnienia. I znowu, jeżeli jakieś pytania by były, śmiało pytajcie. Jak tam? Dajecie radę? Wszystko jest OK? Dobra. Mam dwie osoby, które są na bieżąco. Mam trzecią. Pięknie. Super. Dobra, moi drodzy. Czyli mamy zrobiony podstawowy element komórki. Pani Alicja się pogubiła. Pani Alicjo, czy mogę Pani teraz jakoś pomóc? Bo ewentualnie ten materiał oczywiście będzie opublikowany, więc będzie Pani mogła do tego wrócić. Pani Ewa też się pogubiła. Napiszcie proszę, w którym momencie się zgubiłyście. To spróbuję Wam jeszcze raz wytłumaczyć te elementy. Okej. Pani Alicja nadrobi. Pani Ewa, jakoś mogę teraz Pani pomóc? Okej, dobra. To słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o ten kolejny element, to myślę, że wszyscy mogą śmiało robić właśnie ten nowy element, mianowicie jądro komórkowe, bo to będzie tak naprawdę nowy model, do którego zrobienia nie będziemy potrzebowali tego, co nam teraz powstało. Więc oczyścimy sobie trochę pole robocze. Zaznaczcie proszę cały ten kształt i przesuńcie go. Ważne jest zaznaczenie, bo jeżeli zrobicie to bez zaznaczenia, to przesuniecie jeden z nich. Oczywiście tutaj jest przycisk do cofnięcia, albo można kliknąć Ctrl-Z, żeby nam się to złożyło. I teraz, moi drodzy, będę chciał, żebyśmy stworzyli jądro komórkowe. Przy czym tutaj ważne, chcę Wam pokazać, do czego będziemy dążyli, żeby nie było tak, że po prostu wyjmiemy sobie jakąś kulę i to już będzie nasze jądro komórkowe. Chciałbym, żeby nasze jądro komórkowe wyglądało w taki sposób. Zobaczcie, że będziemy mieli kulę, która będzie miała jedną ćwiartkę wyciętą i w środku tego będzie widać małe jąderko. I to teraz będziemy, moi drodzy, robili. Już wracam do udostępniania ekranu. Dobra, mamy. No i co? Żeby zrobić jądro, moi drodzy, takie, które było na podglądzie, musimy zacząć od wybrania kształtu podstawowego. Kształtem podstawowym w tym przypadku będzie oczywiście kula. Więc wyciągamy naszą kulę i tutaj moglibyśmy zostawić taki rozmiar, jaki jest, ale chciałbym, żebyście zwiększyli go do 25 mm. Jak zwiększymy sobie te trzy rozmiary, to będziemy mieli spłaszczone to jądro
Więc szukamy trzeciego wymiaru i trzy wymiary zmieniamy na 25. OK? Jeszcze raz Wam pokażę. Klikamy sobie na ten model, na kulę i tutaj klikając na białe kwadraciki wyświetlają nam się wymiary. Pionowy wymiar, poziomy wymiar zmieniamy z 20 na 25. Tutaj tak samo z 20 na 25. I brakuje nam tego trzeciego wymiaru, więc kliknijcie proszę tutaj ten górny kwadracik, żeby ten trzeci wymiar też Wam się wyświetlił i też na 25 go zmieńcie. Dobra. Jeżeli mamy kulę, która ma już odpowiedni kształt, przepraszam, odpowiedni rozmiar, to teraz będziemy potrzebowali jakiegoś sposobu, żeby wyciąć odpowiedni fragment tej kuli, czyli jedną ćwiartkę. Dajcie proszę znać, czy kula jest wyciągnięta na tą płaszczyznę, czy ma odpowiednie rozmiary i czy możemy przechodzić dalej. Dobra. Moi drodzy, żeby przejść dalej, inaczej, żeby wyciąć odpowiednią ćwiartkę, będziemy potrzebowali tutaj na samej górze sześcianu. I teraz tak, jakie rozmiary ma mieć ten sześcian? Otóż będziemy tutaj korzystali z tego narzędzia do wyrównania, czyli do tego, co robiliśmy wcześniej w przypadku ściany komórkowej i cytoplazmy. Tutaj to wyrównanie też będzie wykorzystywane, przy czym ten sześcian musi mieć odpowiedni, słuchajcie, kształt. I teraz, jeżeli tego nie róbcie na razie, ale jeżeli ja w takim kształcie, w takim rozmiarze, jakim mam wyjściowo ten sześcian, chciałbym wyrównać to, to zobaczcie, wyjdą mi jakieś dziwne rzeczy, w sensie ten sześcian nigdy nie będzie idealnie w miejscu, w którym ta ćwiartka nam wychodzi. Więc tutaj trzeba będzie nadać odpowiedni wymiar tego sześcianu. Jak myślicie, jakie wymiary ten sześcian może mieć, żeby rzeczywiście uzyskać wycięcie idealnej ćwiartki? Jak macie pomysły, piszcie. Jeżeli nie macie pomysłów, też napiszcie. Dobra. Większy niż kula. Dobra. Moi drodzy, to rzeczywiście wymiar, jeżeli byłby większy od kuli, to można by wyciąć naprawdę bardzo fajną ćwiartkę, przy czym ciężko byłoby wykorzystać to narzędzie do wyrównania. Jeżeli ten rozmiar naszego sześcianu byłby równy 25 na 25 na 25, to wtedy mielibyśmy znowu możliwość wyrównania, tylko nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I żeby zrobić taki, żebyśmy mogli wyciąć idealną ćwiartkę, to tutaj warto zrobić tak, że szerokość naszego sześcianu będzie równa 25, tak żeby rzeczywiście przez cały środek tej kuli wyciąć fragment, ale tutaj wysokość, zróbmy połowę tego, czyli 12,5. To samo zróbmy proszę z szerokością, 12,5. Jeżeli będziecie mieli prostopadłościan, które będzie miał wymiary 12,5 na 12,5 i tutaj ten wymiar równy 25, albo nawet może być większy. Najważniejsze jest to, żeby tak naprawdę wysokość i szerokość miały po 12,5 cm, czyli połowa wymiaru kuli. I teraz, jeżeli my będziemy mieli takie wymiary prostopadłościanu, to teraz znowu używamy narzędzia do wyrównania. Zaznaczamy dwa obiekty, klikamy wyrównaj i tutaj wyrównujemy do góry i do prawej krawędzi. Spróbujcie poklikać sobie na te kulki, które determinują nam wyrównanie, tak żeby uzyskać, zobaczcie, taki efekt, jak tutaj widzicie. Czyli żeby jedna ćwiartka kuli była wycięta.
Jeszcze raz to Wam pokażę, jak to zrobić. Zaznaczam sobie te dwa obiekty, czyli naszą kulę i nasz prostopadłościan. Klikam przycisk wyrównaj i wyrównuję to do prawej krawędzi, do górnej krawędzi, a tutaj na środek. Czyli tak naprawdę można to metodą prób i błędów, słuchajcie, zrobić. Klikać tutaj poszczególne znaczniki, tak żeby ten prostopadłościan ustawił się w odpowiednim miejscu. Ale jeżeli taki efekt będziecie mieli, również bardzo dziękuję za uczestnictwo i mam nadzieję, że materiał będzie obejrzany później, jeżeli zostanie upubliczniony. Dobra, do pozostałych pytań. Czy udało Wam się ustawić ten prostopadłościan w odpowiednim miejscu? Świetnie, tutaj Pan Wiesław wyciął nawet to. Jest, jest. Dobra, i tutaj zgodnie z tym, co Pan Wiesław mówi, trzeba to wyciąć, rzeczywiście. Więc klikamy na ten prostopadłościan i zobaczcie, z bryły robimy otwór. Jeżeli będziecie mieli zmieniony z bryły na otwór, to zaznaczcie znowu ten cały układ kuli i prostopadłościanu i kliknijcie przycisk grupuj. Czyli to, co robiliśmy w momencie, w którym wycinaliśmy otwór w naszym wielościanie, który reprezentował nam ścianę komórkową. Dobra. Jeżeli będziecie mieli, moi drodzy, wycięte w taki sposób, jaki tutaj widzicie w oknie, jest wycięte. Super. Świetnie. Dobra. Moi drodzy, jeżeli mamy już wycięty taki element, który daje nam możliwość pokazania wnętrza tego jądra, to teraz czas na ten wewnętrzny element. Czyli znowu wybieramy sobie kulę, zmieniamy wymiary wszystkie kuli. Ustalmy, że to niech będzie powiedzmy 5 na 5 na 5. Zmieńcie na takie wymiary i ustawcie kolor na czerwony albo jakikolwiek inny, tak żeby się po prostu to wyróżniało. Jeżeli, moi drodzy, będziecie mieli przygotowaną małą kulę, to teraz znowu liczę na Waszą samodzielność i spróbujcie wyrównać ten element, który nam pokazuje jądro komórkowe i tą małą kulkę tak, żeby ta kulka była tutaj idealnie na środku widoczna. Ja to zrobię szybko, tak żeby pokazać Wam, do czego chcę, żebyście dążyli. Chciałbym, żebyście uzyskali taki efekt, zobaczcie. Jeżeli uda Wam się to zrobić, dajcie proszę znać. Jeżeli będziecie potrzebowali, żebyśmy zrobili to razem, też dajcie znać. Mamy jeden sukces. Czekam na kolejne. Super. Mamy trzy osoby, którym udało się to zrobić. Jeszcze widzę, że ktoś próbuje napisać coś, więc poczekamy. Być może będzie jakieś pytanie. Super, super. Dobra, moi drodzy. To jeżeli mamy wykonane już te... Dobra. Trzymam za słowo, Pani Ewo, że poćwiczy Pani później. Dobra. To jeżeli mamy wykonany już ten element komórki, to znowu zaznaczcie go i przenieście na bok. Bo teraz chciałbym Wam pokazać jedno narzędzie, jak powiem, kształt, to nie będzie do końca zgodne z prawdą. Więc jeden sposób na zrobienie modelu albo kształtu, który będzie trochę zbliżony do, powiedzmy, mitochondrium. Tutaj zobaczcie, moi drodzy, po prawej stronie w całej bibliotece kształtów, w drugim wierszu, trzeci element to jest scribble. Jeżeli my sobie to wybierzemy, przeciągniemy, to zobaczcie, że wyświetla nam się coś, co pozwala nam samemu narysować odpowiedni kształt. Jeżeli my sobie jakiś kształt narysujemy,
Zobaczcie, klikając gotowe, ten kształt nam się tutaj wyświetla i możemy dowolnie zmieniać rozmiar tego kształtu. I spróbujcie sami narysować jakiś kształt, który będzie zbliżony, powiedzmy, kształtem trochę do mitochondrium. Jak wyciąć ćwiartkę z koła? Dobrze, tutaj dla pani Jolanty będzie powtórzenie, a wy w tym czasie spróbujcie zrobić jakiś własny, w cudzysłowie, szlaczek, tak żeby uzyskać właśnie podobny efekt. To tak, jeżeli chodzi o wycięcie ćwiartki w kole, to w pierwszej kolejności wyciągamy kulę. Mamy wymiary takie, niech będą, jakie są podstawowe, czyli 20 na 20 na 20. Następnie wyciągamy sześcian. I tutaj ważne jest to, żeby zmienić rozmiary sześcianu. Jego ten bok ma mieć połowę szerokości tak naprawdę kuli. Jego wysokość też ma mieć wartość połowy wysokości kuli. I teraz, jeżeli mamy przygotowany odpowiedni prostopadłościan, to teraz zaznaczamy sobie te dwa obiekty, czyli kulę i prostopadłościan, i klikamy tutaj przycisk wyrównaj. I teraz klikając przycisk wyrównaj, wyświetlają nam się punkty, które dają nam możliwość wyrównania jednego i drugiego obiektu względem siebie. Jeżeli wybierzemy sobie tutaj na dolnym pasku prawy skrajny, tutaj na tym bocznym pasku prawy górny, przepraszam, górny, a tutaj po lewej stronie środkowy, to wyrówna nam do prawej krawędzi kuli, do górnej krawędzi kuli i tutaj do środka. I teraz, klikając na ten prostopadłościan i zmieniając z bryły na otwór, mamy możliwość zaznaczenia, zgrupowania i mamy kulę z wyciętą ćwiartką. Czy teraz ta instrukcja pomogła, pani Jolanto? Dobra. Okej. Okay. Moi drodzy, powoli czas nam się kończy dzisiejszego spotkania i w tym momencie myślę, że możemy skończyć na tych trzech kształtach, które zrobiliśmy, na tych trzech elementach komórki, przy czym pamiętajcie, że możecie je dowolnie edytować. W sensie możecie, zobaczcie, przenieść ten fragment, ten element, który odpowiada za jądro komórkowe tutaj, w to miejsce, dopasować to odpowiednio. Można zrobić bardziej płaskie, znowu podnieść. Tutaj ten element też możemy sobie tutaj w naszą komórkę ułożyć. Możemy skopiować, wkleić obok. I zobaczcie, w taki sposób, myślę, że stosunkowo prosty. Można poprosić uczniów, żeby stworzyli własną komórkę, którą później będzie można wydrukować. I teraz chciałbym wam pokazać, jak drukować modele, które przygotujemy na stronie Tinkercad. Bo tak jak właśnie mówiłem, na stronie Tinkercad można przygotować naprawdę przeróżne modele, od stricte edukacyjnych, po nawet modele, czy to minionków, czy jakichś innych postaci. I tak, sam proces druku, sam proces przygotowania do druku jest bardzo prosty, ponieważ tutaj, jeżeli zobaczcie, klikniemy sobie przycisk eksportuj, to wyświetli nam się wybór albo pobierz, albo druk 3D. Jeżeli wybieramy sobie opcję pobierz, to tutaj zobaczcie, mamy trzy formaty plików, które jesteśmy w stanie pobrać. Mamy OBJ, mamy STL i jeszcze trzeci format. Gdzie jest Scribble? Już pokazuję. O, tutaj pod prostopadłościanem te takie szlaczki jakby, to jest właśnie ta opcja do rysowania. Więc drugi wiersz, kolumna po prawej stronie. Dobra, wracamy do eksportuj. To tutaj mamy trzy formaty plików, w których możemy plik pobrać. I pobierając plik z rozszerzeniem .stl, jesteśmy w stanie później w programie, który przygotowuje instrukcję dla drukarki, ten plik, ten model 3D, przerobić na odpowiedni plik wejściowy do konkretnego urządzenia.
Więc to jest jedna z opcji. Druga z opcji, jeżeli korzystacie z drukarki z Ortraxem 200+, to tutaj można, zobaczcie, kliknąć druk 3D i na dole wybrać opcję z Flea Market. Jeżeli my sobie to klikniemy i klikniemy przejdź do Flea Marketu, to automatycznie, słuchajcie, przeniesie nas do slicera, z którego bezpośrednio też na drukarkę z Ortrax M200+ będziemy plik mogli wydrukować. Osoby, które takie drukarki mają, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Osoby, które takie drukarki nie mają, to jest ten sposób, że po prostu eksportujemy plik z rozszerzeniem STL, pobieramy go na komputer, następnie używamy dedykowanego programu, który macie dla swojej drukarki i przygotowujecie plik i ten model jesteście w stanie wydrukować. Dobra, moi drodzy, to tak naprawdę to jest wszystko związane z modelowaniem 3D. A teraz chciałem wam pokazać ostatnią rzecz. Jak wygląda wydrukowana taka komórka, która jest albo pomalowana, albo niepomalowana. Pierwsza z nich, komórka niepomalowana. I zobaczcie, tutaj są dwa kolory niby, nie? I tutaj jest taki sposób wykorzystany, o którym mówiłem na początku i odpowiedź taka padła, jak pytałem o kolorową nerkę. Mianowicie tam padło pytanie, padła odpowiedź, że można zmienić filament. Oczywiście, filament można zmienić i wtedy uzyskacie taki efekt. Była wydrukowana najpierw podstawka, następnie został zmieniony filament na taki pomarańczowy. I mamy komórkę wydrukowaną, która została stworzona właśnie w Tinkercadzie w taki sposób. Jeżeli chcielibyśmy komórkę pomalować, to efekt mamy taki. I ta komórka, zobaczcie, została pomalowana farbami akrylowymi, czyli te farby, o których wam mówiłem wcześniej, i taki efekt został uzyskany. Komórka wydrukowana w dwóch kolorach, komórka pomalowana farbami akrylowymi. Więc która wam się bardziej podoba, jaki efekt chcielibyście wy uzyskać, to już zależy tak naprawdę od was. Dobra, moi drodzy, to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i wszystko, co miałem dla was przygotowane. I myślę, że teraz z Kariną będziemy mogli rozpocząć sesję Q&A. Tak, zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Znaczy, do zadawania pytań na czacie. Ja tu przejrzę jeszcze pytania, które się pojawiły, aczkolwiek wydaje mi się, że zdecydowana większość została, znalazła już odpowiedź. Myślę, że może przejdziemy do pierwszego, tylko włączę. Paweł, czy ty widzisz pytanie? Tak, jak najbardziej. Oprogramowanie drukarki, którą mamy w fundacji, automatycznie dodaje podpory do projektów, żeby ścianki się nie zapadły. Czy jest oprogramowanie, które automatycznie może dodawać podpory do projektów? To na pewno slicer drukarki z Ortrax N200+, ma możliwość, który nazywa się ZSuit, albo slicer na stronie Screen Market, ma możliwość automatycznego dodania tych podpór tam, gdzie są potrzebne. Slicer Cura tak samo taką możliwość ma. Więc wydaje mi się, że większość tych oprogramowań powinna jednak taką opcję mieć, żeby rzeczywiście dodać te podpory albo je usunąć. Jeżeli takiej opcji nie ma, to one powinny być automatycznie generowane, bo tak naprawdę plik, który nie zawiera w sobie informacji dla drukarki o podporach, może spowodować, że po prostu ten wydruk nie wyjdzie, jeżeli niektóre elementy będą wychylone o jakiś tam większy kąt, więc DaVinci nie generuje. Tutaj no przyznam, że tego slicera nie znam. Wiem, że właśnie te, o których mówiłem, one automatycznie to generują, więc tutaj no, nie jestem w stanie pomóc niestety. Tutaj było jedno pytanie, wydaje mi się, które mogło nie znaleźć odpowiedzi, chyba że ja coś puściłam mimo uszu, to gdzie jest chybę, padło, okej. Okay. Tak, odpowiedź była, to było pokazane.
Akurat na większość pytań, powiem szczerze, były już pytania, dlatego jak najbardziej zachęcam do zadawania jeszcze, póki mamy trochę wolnego czasu. Następne. Świetne pytanie. Słuchajcie, nitkowanie pojawia się w momencie, w którym mamy... Słuchajcie, może bym... Nie. Jeżeli mamy model, który ma dwa, powiedzmy, wystające elementy, załóżmy, że chcielibyśmy wydrukować dwie wieże. Jeżeli drukarka przechodzi z jednego punktu na drugi punkt, żeby wydrukować jedną część i drugą część, to może się pojawić właśnie tak zwane nitkowanie, czyli cieniutkie nitki pomiędzy tymi dwoma wieżami. I sposób na rozwiązanie tego jest zmiana ustawień związanych z temperaturą albo tak zwana retrakcja materiału. Czyli w momencie, w którym głowica przechodzi z punktu do punktu, żeby ona tak naprawdę cofnęła ten materiał, żeby nie zostawała końcówka rozgrzanego materiału, który się będzie ciągnął. Więc taka retrakcja jest do ustawienia w bardziej zaawansowanych slicerach. I znowu, tak, w ustawieniach. W ustawieniach albo zmienić temperaturę topnienia materiału, albo retrakcję właśnie tego materiału. Ten drugi pomysł na retrakcję materiału, czyli na to cofanie, na pewno pomoże. Więc tutaj w ustawieniach właśnie tego trzeba szukać. Ewentualnie, jeżeli już mamy model, który jest ponitkowany, no to sposób na to może być taki, że po prostu bierzemy zapalniczkę i zapalniczką usuwamy te drobne fragmenty, przy czym trzeba pamiętać, żeby trzymać z daleka od tych wydrukowanych elementów, żeby ich nie uszkodzić, ale taki sposób bardzo często pomaga. Jak już model mamy ponitkowany, wydrukowany. Dobrze. Tu jeszcze ktoś pisze, bo akurat jak przeglądam, to naprawdę wszystkie pytania już były, na wszystkie pytania już odpowiedziałeś, Pawle, wcześniej. Dlatego jak najbardziej zachęcam, bo to się zawsze dzieje tak, że na ostatnią chwilę nagle wpadną nam do pytania do głowy. Pojawiło się już tutaj, je wyświetlam. Tutaj warto zadbać po pierwsze o to, zapisywanie projektu zaraz powtórzę, tutaj przepraszam, że spojrzałem na kolejne pytanie, ale wracam do tego, jak zabezpieczyć drukarkę przy dłuższych wydrukach. To przede wszystkim zadbać o to, żeby podłoże, na którym stoi drukarka, czyli jakiś stół, jakaś szafka, żeby to było stabilne, żeby to w trakcie wydruku nie poruszało się. Kolejna rzecz, zadbać też o to, żeby nie było, żeby drukarka nie stała w miejscu, w którym jest jakiś przeciąg, żeby była stała temperatura w całym pomieszczeniu, w którym jest wydruk, żeby nie było przeciągu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy wystarczy nam materiału. Bo słuchajcie, bardzo często też się pojawia problem, że puszczamy długi wydruk i zapominamy o tym, czy mamy wystarczająco materiału na szpuli. I żeby też nie było takiej sytuacji, że będzie pracowała nam drukarka i okaże się, że powiedzmy w połowie wydruku materiał się kończy. Więc takie właśnie sposoby jak zamknięcie okien, żeby była stała temperatura w pomieszczeniu, stabilny stół i odpowiednia ilość filamentu, to powinno pomóc. Jeżeli chodzi też o te drukarki, które znam, no to one mają też wbudowaną kamerę, i dzięki tej wbudowanej kamerze przy połączeniu zdalnym można obserwować z innego miejsca niż jesteśmy i z innego miejsca niż jest drukarka, to jak ten proces wydruku wygląda. Więc ewentualnie, jeżeli ta drukarka, z której pan Hubert korzysta, ma taką opcję, warto z niej skorzystać. Jak nie, to stabilne podłoże, brak przeciągów, odpowiednia ilość materiałów powinny wystarczyć. Dobrze. To tak, to tutaj może ten proces zapisania, chyba że chcesz to zostawić na trochę później, a jeszcze odpowiedzieć na następne pytanie. Znaczy, teraz od razu odpowiem, bo to jest szybka sprawa. W Tinkercadzie już... A, wyświetla się, dobra. W Tinkercadzie w prawym górnym rogu całego okna są przyciski wyślij do i eksportuj. Jeżeli klikniemy sobie eksportuj, to tutaj pobieramy plik z rozszerzeniem STL, czyli wybieramy do druku 3D i to .stl i po kliknięciu mamy przygotowanie modelu do eksportu i zostanie on automatycznie pobrany.
Więc w taki sposób pobieramy model do druku. Dobra. To już wyświetlam kolejne pytania, bo się one pojawiły. Czy projekty pobrane w Tinkercadzie? Oczywiście. Projekty pobrane ze Screenmarketu, jak i jakiekolwiek projekty, które mają rozszerzenie STL, można importować do Tinkercada. I teraz znowu udostępniam Wam ekran. To usunę. I tak, żeby zimportować plik STL, jakikolwiek, czy to ze Screenmarketu pobrany, czy to z jakiejś innej bazy, można to zrobić w taki sposób, że klikamy importuj i zobaczcie, tutaj wyświetla nam się miejsce, w którym możemy wybrać plik z rozszerzeniem albo STL, albo OBJ, albo SVG i otworzyć go w Tinkercadzie, po czym możemy go dowolnie edytować, dowolnie przerabiać, czy to zmieniać rozmiar, czy to dodawać jakieś customowe elementy. W taki sposób to robić oczywiście można. Super. Dlaczego odkleja się? To teraz słuchajcie, przyczyny odklejania mogą być, znaczy może być kilka. W pierwszym kroku, jeżeli jakiś projekt nam się odkleja od platformy, to przede wszystkim warto platformę jeszcze raz skalibrować i przetrzeć całą platformę jakimś wysokoprocentowym alkoholem, żeby tę platformę odtłuścić. To jest pierwszy krok, który zrobiłbym w momencie, w którym zobaczyłbym, że zaprojektowany projekt odkleja się w trakcie wydruku. Jeżeli to nie pomoże, to przyczyną może być też zbyt duża odległość głowicy drukującej od platformy w momencie rozpoczęcia wydruku. Bo cały wydruk wygląda tak, że mamy platformę i głowica wypuszcza nam materiał po odpowiedniej odległości od tej platformy. Jeżeli ta odległość jest zbyt duża, to ten materiał nie będzie miał odpowiednio dużego nacisku, tak jakby, żeby przylegać do platformy i żeby w trakcie całego wydruku się przykleić. Więc zwiększenie albo zmniejszenie offsetu platformy, czyli podniesienie jej delikatnie, to powinno być do zrobienia w większości drukarek w ustawieniach drukarki, powinno pomóc. I na przykład w drukarce, z której korzystamy, czyli w drukarce Zotrax M200+, taka opcja też w narzędziach dotyczących platformy jest i zwiększenie tego, znaczy podniesienie platformy o 0,05 mm rekompensuje bardzo często ten problem związany z odklejaniem. Więc jeżeli mamy odpowiednio skalibrowaną drukarkę, przetartą alkoholem, czyli odtłuszczoną, to wtedy warto podnieść delikatnie tę platformę, żeby ten nacisk był trochę większy i żeby ten model miał większą szansę na to, żeby się przykleić. Super. I kolejne. Okej. Tutaj przyznam, że nie znam tego programu. I jeżeli plik wyjściowy jest inny niż OBJ albo STL albo SVG, to tutaj może, znaczy nie mam pewności, ale podejrzewam, że może być problem, żeby rzeczywiście otworzyć go w na przykład Tinkercadzie, z którego później możemy eksportować plik z STL-em, więc tutaj no odpowiedzi nie znam, ale jeżeli napisze Pani do mnie maila, to ja postaram się to sprawdzić. Maila napiszę na czacie. Jeżeli napisze Pani do mnie maila, to ja postaram się to sprawdzić i wtedy z pewnością odpowiem, czy można, czy nie można. Jak można, to w jaki sposób to zrobić. Dobrze. I jeszcze pojawiło się jeszcze jedno pytanie. Dokładnie tak. Jest całkowicie bezpłatne, więc jest tylko rejestracja i jest tylko online. Nie ma żadnej aplikacji Tinkercada, przy czym sam ten program Tinkercad daje naprawdę fajne możliwości przede wszystkim nauczycielom, bo zobaczcie, wy w tym momencie, żeby korzystać z Tinkercada, nie musieliście się logować. Ja jako nauczyciel, konto nauczycielskie również jest bezpłatne, wystarczy wybrać opcję, że jest się nauczycielem przy tworzeniu konta, stworzyłem zajęcia, do których wy dopisaliście się, w których pokazałem wam po prostu kod i nazwę użytkownika.
więc jest bezpłatny i rejestracja w niektórych przypadkach nawet nie jest wymagana, a można tworzyć nie tylko modele 3D, ale Tinkercad ma też możliwość tworzenia obwodów elektrycznych, w których można sprawdzać, jak to działa. Więc wykorzystanie na fizykę jak najbardziej też wchodzi w grę. Dobra. Ktoś jeszcze napisał, że można stworzyć konta dla uczniów. Ja się nie znam na tym programie, ale więc taka... Jak najbardziej. Uczniowskie konta też można stworzyć. Tak. I wyświetliłam kolejne pytanie, na które ja sama z chęcią też poznam odpowiedź. Dobra, to powiem szczerze, że nauczyciele, z którymi współpracujemy, na angielski, znaczy druk 3D na języku angielskim wykorzystują w taki sposób, że po prostu drukują na przykład elementy ciała człowieka i nazywają je po angielsku. W sensie tak, że jest rozsypana układanka i trzeba nazwać po angielsku konkretny element. Ewentualnie drukują jakieś charakterystyczne elementy związane z Wielką Brytanią, na przykład jakiś Big Ben, albo budkę telefoniczną w Londynie i przyznam, że głównie z takim wykorzystaniem druku 3D na języku angielskim się spotkałem. Chyba, że pani ma jakieś inne pomysły na to, jak go wykorzystać. Jakiś pomysł na lekcji historii. Z historią jest bardzo fajny pomysł, który ostatnio podsunął jeden z nauczycieli. Mianowicie, jak jest mapa Polski w trakcie rozbiorów, to dla uczniów no, czasami ciężko jakoś zapamiętać, jak była Polska podzielona, w którym rozbiorze. I właśnie nauczyciel od historii stworzył model 3D mapy Polski, która jest podzielona na odpowiednie części w zależności od tego, który rozbiór był robiony. I taki model stworzył w Tinkercadzie. Bo w Tinkercadzie, słuchajcie, można też wgrywać pliki wektorowe. Znaczy pliki wektorowe można zamienić na inny format i wgrać do Tinkercada. Innymi słowy, można wgrać do Tinkercada kontur mapy Polski i odpowiednio ją podzielić. I później robił właśnie puzzle, w których każdy element był osobnym elementem Polski w zależności od tego znowu, jaki był rozbiór. Albo inny nauczyciel, to wykorzystanie mnie trochę zaskoczyło, przyznam, ale nauczyciel po jednym ze szkoleń napisał do mnie, czy mógłbym mu podesłać model popiersia Napoleona Bonaparte. No i znalazłem taki model, wysłałem i później pytałem, po co taki model był. I właśnie nauczyciel mówił, że miał tematykę z tym związaną na lekcji. I jak pokazał zwykłe popiersie, zwykły model, to uczniowie całkowicie inaczej podeszli do lekcji. Bo widzieli coś nowego, widzieli model, i już była uwaga skupiona, bo jest coś nowego, jest zastosowana nowa technologia, coś, z czym nie mają do czynienia na co dzień i całkowicie inaczej to wszystko wyglądało. Więc takie dwa pierwsze pomysły przychodzą mi do głowy, jeżeli chodzi o historię. Super. Myślę też, jeśli oczywiście niektórzy z was na pewno też już może stosowali jakieś inne pomysły, to chętnie zachęcam do podzielenia się z nimi, czy to właśnie jeszcze tutaj, póki mamy te kilka minut, albo też jutro, jak już opublikujemy nagranie na YouTubie, to w komentarzu po prostu można też zawsze się podzielić, a jak macie jakieś nagranie, to jak najbardziej jeszcze też podesłać linka, wtedy inne pozostałe osoby, które szukają pomysłów, będą mogły też ewentualnie w komentarzach zobaczyć i będzie to naprawdę wtedy fajna możliwość. Tu, więc jeszcze nie. O, już chyba nikt nie zadaje pytań, więc jeszcze ewentualnie dwie sekundy na ten. I pani Anna napisała, że w mojej szkole na historię została stworzona gra planszowa dotycząca bitwy z piątkami 3D. O, jakie super pomysł. Powiem wam jeszcze ostatnią rzecz, bo właśnie tutaj skojarzyło mi się z tą grą planszową. Jest jedna szkoła, w której uczeń z nauczycielem stworzyli grę Tabula Lusoria, więc była zaprojektowana i plansza, i pionki, i też cała ta gra została wydrukowana. I na angielski też się rzeczywiście da. Tak. Ja ze swojej strony, więc już myślę, że możemy kończyć. Paweł podał adres mailowy, jest też, jeśli wyrazi zgodę, prześlę go razem z materiałami, żebyście ewentualnie mogli się coś
zapytać. Ja ze swojej strony chciałabym bardzo podziękować Tobie, Pawle, za przedstawienie tematu. Naprawdę bardzo przyjemnie się słuchało. Wam też, uczestnikom, za to, że przyszliście i posłuchaliście i tak aktywnie braliście udział w tym całym webinarze i warsztacie. Więc bardzo, bardzo dziękuję za to. Powoli kończymy i na górze, tutaj w takim zielonym paseczku, znajdziecie zaproszenie do wypełnienia ankiety. Ankietę też dostaniecie jutro na maila, jeśli więc dzisiaj jej nie wypełnicie, to jeszcze jutro się przypomnę w tym zakresie i zachęcam do wypełnienia, bo dzięki temu wiemy, co dalej organizować. Formularz nie działa. Już tu patrzę. Dobrze. To ja to muszę sobie naprawić, jutro w mailu dostaniecie, więc poprawnie przepraszam za to. Wydawało mi się, że sprawdzałam, ale to możliwe, że po prostu coś w ustawieniach jednak mi nie poszło. Jutro dostaniecie w mailu informację z poprawnym linkiem. Tak. To ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Ja również dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.